Elbląg. Starówka. RFC. No i mocny rajd. Pierwsza edycja, mamy nadzieję, że im wypali, bo widzimy jakoś skąpo jest z załogami, ale chyba wszyscy się bali, że będzie coś grubego, ale myślimy, że sobie poradzimy, nie? Albo nie wszyscy jeszcze z bazy wyjechali na starówkę. Nie, no wszyscy śpią jeszcze na bazie. Tak, ja, jest. A, no w sumie tak, bo jest godzina dziewiąta. Także teoretycznie gotowi, praktycznie też. Lecimy powalczyć, zobaczymy co będzie. Myślę, że będzie dobrze. Jak zawsze. No i czas pokaże. Życzymy wszystkim naszym kibicom, tak, dobrej zabawy, a naszym konkurentom połamania osi. Tak jest, także do przodu. Wszystkiego dobrego. Zapisaliśmy się na RFC, no na razie jest prezentacja samochodów, no zobaczymy jak nam pójdzie. Pierwszy raz jedziemy tym autem. I pierwszy raz wspólnie jedziemy tym autem, jeśli chodzi o tak, rajd. Kierowca i pilot. Także no ale chcemy się wygrać. No. Będziemy się sprawdzać. Będziemy. Wygramy. No. Aha, nie, no na pewno wygramy. No. No po to przyjechaliśmy, żeby wygrać. Tak, no musimy zobaczyć, no bo kto nie obejdzie, no to będzie miał ciężko i jest, że tak powiem, no lekkomyślnym człowiekiem, który nie przejdzie tego prologu na tak wymagającym rajdzie, no bo to, jeśli to jest RFC, prawdziwe RFC, które jest przeniesione z Malezji, no to jest, musi być grubo, więc trzeba przejść, bo to... Muszę docenić przed rajdem naszą motylkę, bo ona już wieje, jak ją czyścimy, to zaraz będzie... Boi się już tego, ale no cóż, no, takie jest zadanie, nie? Miejmy nadzieję, że będziemy szczęśliwi w sobotę. Ona i my. Co Mirek robisz? Wiesz co, wiążę skrzynię na taki jakiś tam dodatkowy szpej. Nie. Może się przyda jakiś tam kifor wrzucę pas. Robić żbyją. Na losowanie, zobaczymy co pociągniemy. Jeśli wylosujemy jedynkę, to znaczy, że to jest nasze przeznaczenie. Nie będziemy tam, no dobrze by było, żeby ktoś mógł gdzieś... A jakie nastroje? Super. Jestem tak nabuzowany. Pozytywnie, nie? Pozytywnie, oczywiście. Dawno nie jeździłem. Ponad rok czasu. Zobaczymy, jak pójdzie. Leć, Andrzej. Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować za przybycie. Nie ma ostatnie. Widzicie? Co ty gada? O mój kurde. Co? Numer startowy? 46. Zjednoczeni? Tak. Standardowo. No, czy... 17. 17. Powodzenia. Nie, dziękuję. Zrobię to dla was. Tłoki w tłoki! Hej, zaraz, wygrajcie tą grę. Dobrze, postaramy się.
Nikt to nie pojechał, wszyscy to mijają. Z dopiekiem. Czyli za kopecik?
Co? Koplecik? Nie. Odpuszczamy te, co są blokują nas, wiesz? Szkoda czasu, lecimy dalej. Panewka ci suwa stuka gdzieś. Nie przeszkadza mi to. Ten samochód może robić robotę na stukującej panewce i też nic nie dzieje. Proszę? Jak poszło? Dobrze poszło, tylko jak zwykle w pewnym momencie znajduje się 15 ludzi, którzy chcą pomóc, a tak wychodzi, że ci przeszkadzają i taka święta praca dla wszystkich. Słuchaj sam siebie, nie ludzi w koło. Na razie. Wtedy możesz jechać tu? No bo tu będzie krócej niż to. A jeden grzyb, którędy lecisz? Nie wiem, jak biegam. A jak masz koło, bo ja nie widzę. A zakręć kołami. Dobra, lecę. Drugie, ale pierwszy też miał 30, my też mieliśmy 30 pieczątek. Nie wiem dlaczego. Trzeba tylko powiedzieć. Arek, jak tam po nocy? Chyba dobrze. Które mamy? Pilot? Miejsce? Piąte. Piąte miejsce, czyli chyba okej. No jeszcze mamy 3 dni jazdy. W krasie hard. Z wyciągarkami mechanicznymi jako elektryczna? Myślę, tak. Że jest dobrze. Tak, to, że rywalizujemy z mechanikiem, w elektrykiem to jest chyba dobrze. Tak. No. Choć mogłoby być lepiej, stawiamy coraz wyżej próg. No ale mamy jeszcze 3 dni jazdy, tak? Dzisiaj, jutro i sobota. Tak. Jak sprzęt wytrzyma, to... Wszystkim wszystkiego dobrego. Tak jest. Patrzmy się. Wszystko na tym temacie. No, Andrzej? No co? No widzisz o co? Musimy pompę. Nie ściągaj, bo mi zimno. Pompę musimy gdzieś załatwić. Dobra, a jak z tymi pieczątkami? No nie wiem, 29 nam zapisali, ale my mieliśmy 30, nie? Także egzekwo byśmy mieli pierwsze miejsce. Nie wiem, będziemy później najwyżej rozmawiać z organizatorami. Dlaczego? Się położyć, nie? Kurwa, czekaj, no. Czekaj, ja wyjdę przecież po chwili. Ja się wiele wracam. Uważajcie na słupek. Co? Dajcie najpierw go do przodu, a później go stawiajcie. Żeby z liny nie oderwać. Bo jest wszystko okej. Na słupek uważajcie. Ja bym poproszę, nie tam, na drugi, tam. Kania! Do drugiego, żeby, bo tam może, bo właśnie do przodu łatwo. I uważaj na taśmę, żeby lina nie oderwała tak. Zrozumieć, że kurwa.
ile? 13, 18. Ile? 13 coś. Srol. Dobry, nie? Dobra, nie jest źle. Taśmę taką sobie na... To nie kasza na mnie tutaj, co? Jesteś? No tutaj do tyłu. Koła na siebie, koła na siebie, tak jeszcze, jeszcze, jeszcze do tyłu. No, no to tyłu. Ale ja mam. Wiedziałem, że to będzie, bo widziałem, jak się odrywa już. Co robimy? Puślinę. Ja nie mogę, że jestem kurwa. Rafał! Mówiłem, kurwa. Nie, nie wyjebie, jest okej. Normalne było, że to wyjebie. Znowu było widać, że wyjebie. Co? Znowu było widać, że wyjebie. Mówiłem, już od razu wiedziałem, że to wyjebie. Kurwa, na linię. Mówiłem, że to wypierdoli, że to na linię nie pójdzie. Co, Jarek? Kibic dala się nie dala. I tak to jest, każdy z góry mówi. Człowiek, kurwa, staje z głupiego rozumu, miał piego i... ale no nic. Pewnie jakbym był kibicem, też bym doradzał. Tylko z dołu to inaczej wygląda niż z góry. No nic, walczymy dalej, nie? No niestety, roleczka była, bardzo ostrzona chylenie, teraz jedzie Wojtek pomóc tutaj chłopakom się postawić, no bo sprzęgło wyciągarce asekuracyjnej się rozwaliło. No i inaczej się nie da, trzeba postawić do boku auto, żeby nie walnęło rolki przez na koła i coś się urwało. Także tam jedzie Wojtuś, będzie ratował. Jak, Maria, podoba się, nie? Mega. No, fajnie, fajnie. Jedzie nasz bestia ratować kolegów. Za duży skos miałem. Tak, starym magamem. Tak jest. Od Macieja. Ja tak, i kładzie go i tyle, co to za.
krzywa, nie polecam. To też fajny trawersik, no. Ciekawy jest. Techniczny, tak, wymagający. Tu problem był, że no mówię, jakby była dachówka, mamy plan na dachówkę. Jakby szli tą dachówką, to myślę, żebyśmy fajnie sprawdzili, ale na samym przodzie to po prostu taką musieliśmy się kiwać z drzewa do drzewa. No i to sam koniec mnie zdenerwował, bo sam koniec dałem ciała ja, bo posłuchałem się, mogłem po prostu się podzielić bardziej, oprzeć się od drzewa i byśmy to zrobili. On ma wielkie, nie, to chciałem go się zabić, kurwa. I tam, startujemy, ostatni OS, wodny. Brawo, ładnie! Kawkę podać? Bez cukru. Uciekaj, uciekaj, Łukasz. Porek, po złoto. Czekaj. Thank you.
No, 23, 34 masz. Słabo. Brawo, nie, no 23, 34. No jak tam dzisiejszy dzień? Mirek. No, co, dzisiejszy dzień zapowiadał się bardzo fajnie. Jechaliśmy tamte OS-y, na które żeśmy czuli, że damy radę je ogarnąć bez czegokolwiek, czyli bez wyciągarek, bez stalowych trapów i tak dalej. No i to żeśmy zrobili. Później podjęliśmy próby na już tych trudniejszych odcinkach. I tam no, okazało się, że na jednym zabrakło nam czasu, bo kiforek jednak nie zwija tak szybko jak mechanik. A na czwartym, na piątym już w sumie, no to urwaliśmy chyba półoś albo coś tam wrupło. No i odbiliśmy karty i czekamy na dzień jutrzejszy, będziemy się wieczorem naprawiać. Jeśli chodzi o te OS-y, no niestety my jadąc bez wyciągarki od razu byliśmy na straconej pozycji z tymi autami, które jechały z wyciągarkami, no ale no podjęliśmy taką próbę, no skończyło się jak się skończyło, ale jeszcze liczymy, że odbijemy sobie na tych OS-ach prędkościowych, będzie coś takiego, tak? Nie wiem. Szybkościowych i tam będziemy jechać jak prawdziwe bugi z napędem tylko na tył, nie? Ogólnie no trudne OS-y były. Trudne, ale fajny rajd, fajnie przygotowane, no. Fajnie ozakowane odcinki. Iskry szły, nie? Co? Iskry szły wczoraj. Szły iskry. Ale czasy dobre kończyliście, widziałem. Mieliśmy dobre czasy? Jak mi się wydaje, jak patrzyłem, jak jechaliście po tym jednym OS-ie, no to ładnie byliście. Nie, no dobre mieliśmy czasy, no żeby się nie było tej awarii, to by było całkiem dobrze, nie? W czołówce jechaliśmy, no. No trudno, no zobaczymy, co to Mirek tutaj wyrzeźbi dzisiaj. Rzeźbę robi taką, że zgodną ze sztuką metalurgii. Spawanie płośki. Jeszcze tego nie widziałem, no. A pracuję długo w tym zawodzie, ale takiej rzeźby to jeszcze nie widziałem. Zobaczymy. To Mirek posława i pojedzie? Nie, czy pojedzie, to nie wiadomo. Wiesz co, to może być z depa do startu tylko dojazd. Robię coś, co normalnie w życiu bym tego nie robił. Bo takich rzeczy się ale po prostu na razie nie robi. Najlepiej to wytrzymuje, prowizorki najdłużej trzeba. Tak, ja tutaj chłopaki z Mud Garaż. Na rajdzie się robi wszystko, o czym nikt nic nie mówi. Trzeba robić tak, żeby auto jechało. 14? Przyjechały nasze zaginione kaczuszki. Oby poszły jak najlepiej. Zjednoczeni, walczcie! To co, już po Włoszce? Co? Po Włoszce? To już po Włoszce, eksperyment się nie udał. Spadł nie wytrzymał. No nie wyciągną nas, dopóki jadą. Tak jadą na czas. Ale to już chyba nikogo nie ma więcej. Co? Jesteście ostatni. To już nikt nie jedzie? Wszyscy zrobili. Jak? Ale to Andrzej, był plan, nie? No plan był. No. Plan był, żeśmy dużo pracy wykonali dzisiaj. Dwie płośki pospawaliśmy przednie, ale... Dwie? No dwie. Aha, to dwie lewa były. I prawa. No ale niestety... nie wytrzymały. Próby pierwszej. W pierwszym błocie polegliśmy. No trudno. Co to się stało? No co?
Włączyliśmy, żeby jeszcze dzisiaj pojechać na OS Magam od rana. Wczoraj żeśmy urwali dwie półosie jednocześnie na jakimś tam chyba siódmym OS-ie. No i założenia były takie, że to się urwie czy prędzej czy później, no ale nie sądziliśmy, że aż tak szybko to się skończy. No i co, no wracamy do bazy i już chyba nie poszalejemy na tym rajdzie. Trudnym rajdzie. Trzeba przyznać, że trudnym rajdzie. Co mnie zaskoczyło na tym rajdzie? Świetna organizacja. Świetni organizatorzy, którzy tutaj naprawdę wszyscy wszystkim chcą pomóc, podzielić się pomocą i nie ma, że czegoś tam oni nie wiedzą, czy czegoś nie zrobią, czy nie pomogą. Naprawdę, naprawdę fajna organizacja. Polecam. Trochę rajdu widziałem, także widzę, że jest to wszystko naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I świetne, świetne tereny. Nie spodziewaliśmy się w ogóle, będąc z Karkonoszy, że w Elblągu mogą być tak świetne tereny do offroadu. Tak, przyjeżdżamy pewnie na kolejną edycję, ale na pewno z wyciągarkami przednią, tylną, bo uważam, że jest to rajd bez wyciągarki, raczej ciężkim rajdem, nie? Także to jest, musiało się skończyć jakąś awarią, jeśli chce się jechać, hard jechać, tak jak myśmy mieli takie założenie. To co, koniec, nie? Chyba. Czy jeszcze ktoś będzie próbować? Nie, koniec to będzie w niedzielę. Czy to spowacie na dalej, czy nie? Nie, już nie spowamy, ale wyciągamy się i jedziemy robić kolejne OS-y, tam których jeszcze mamy do roboty dzisiaj, nie? A, czyli dalej jedziecie? Tak, walczymy. No co mamy? No tak. Po to, żeśmy tu przyjechali. No i właśnie idziemy wyciągać naszych przyjaciół zjednoczonych w błocie. No niestety, jednak okazało się, że ukręcili dwie półoszki pospawali, no ale pierwsza kałuża i obydwie się, że tak powiem, zweryfikowały bardzo szybko.
tam idzie, to te koło gdzieś patrzy. Walczymy cały czas, tylko pech nas nie opuszcza. Cały czas mamy porywany, jak nie przednie, to tylnie półosie. Bez blokad jedziemy przedniej. Tylnia wczoraj była zerwana, ale chłopcy, przepraszam, serwis, partner 4x4, Adaś, Fiedler i jego przyjaciele, Damian i Paco stają na wysokości zadania, no i robią co mogą, no i dlatego jesteśmy na tych odcinkach. No przepraszamy was, że nie ma z najlepszych czasów, no ale dobrze w ogóle, że kończymy, nie? Udaje się. Pozdrowionka. Co się robi? Wymiana kółka, bo nam powietrze gdzieś uciekło po drodze, nie wiemy gdzie. Co, no znowu albo półoś, albo tył, albo koronka, też nie wiemy co. Walczymy, tak? Na twoje ręce, dla wszystkich tutaj, którzy brali udział w organizacji, bardzo, bardzo dziękujemy. Uwaga!